Wróćmy w takim razie do dalszej opowieści o tym cudownym, zintegrowanym systemie kwalifikacji dla spryciarzy. Wspomniała już pani dyrektor Siemianowska i związanych z tym cyklem szkoleń dla mediatorów przewidzianych w Krajowym Rejestrze Mediatorów. Proszę państwa, obecnie mamy włączone do ZSK 3 ramy kwalifikacji. To jest prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych. Aktualnie trwają prace koncepcyjne nad prowadzenie mediacji w sprawach karnych i wykroczeniowych. Wiemy również, że jest instytucja zainteresowana złożeniem wniosku o prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich. W ramach KRM-u planujemy cykl certyfikacji w ramach ZSK. 80% miejsc przewidzianych jest dla mediatorów, którzy już działają na rynku i będą chcieli potwierdzić swoje kwalifikacje, podwyższyć je i nabyć nowe umiejętności. 20 dla osób, które dopiero myślą o tym, żeby wejść w zawód mediatora. Czy ktoś potrafi mi wytłumaczyć ten fenomen? Dlaczego łączy się 20% nowych osób, które chcą wejść na rynek, z 80% osób, które rzekomo coś wiedzą i są wpisani na listę mediatorów stałych? Co to za sposób? To chyba nic gorszego nie można było wymyślić. Nie dość, że te 80% to każdy ma inne zdanie na ten temat, to jeszcze przychodzą nowi, którzy wszystkim się dziwią. To jest zupełnie zaskakujące. A jeszcze ciekawsze to jest to, że ci, którzy prowadzą te 80 godzin, skąd się bierze 80 godzin? No oczywiście od nas. Bo to my prowadziliśmy zawsze szkołę mediacji 60 godzin, 20 godzin na temat konstruowania ugód. Natomiast śmieszy mnie każda rozmowa z tymi ludźmi, bo oni przychodzą i pytają się, a co wy robicie przez te 80 godzin? No to teraz sobie wyobrażam, co tam się dzieje. Co oni wymyślają, żeby tylko zagospodarować te 80 godzin, żeby to w ogóle było? Niestety, drodzy państwo, niewystarczające kompetencje. No i teraz najpiękniejsza historia. Pani sędzia Batko opowiada, proszę zobaczyć strzałeczkę, gdzie my to jesteśmy, prawda? I opowiada o statystyce. Proszę uważnie posłuchać. Sami są dostarczycielami statystyk, a potem się chwalą, że Unia Europejska ich stawia właśnie na tym miejscu. Kłamstwo jest naprawdę cudowną sprawą. A już manipulacja ludźmi to już w Polsce stała się naprawdę kursko powszechna. Proszę państwa, my tutaj z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości współpracujemy także z organizacjami międzynarodowymi. Przekazujemy dane między innymi do tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości, to jest Justice Scoreboard, a także do CPR-a. I muszę powiedzieć, że z obu tych narzędzi wynika, że mediacja w Polsce i rozwój mediacji na tle innych krajów jest naprawdę, stan mediacji w Polsce jest bardzo dobry. Coraz częściej sędziowie kierują sprawy do mediacji, coraz częściej ugody, w których te sprawy są kierowane do mediacji, są zawierane, a następnie wykonywane. Proszę państwa, proszę zapamiętać te słowa. Stan mediacji w Polsce jest bardzo dobry. Bardzo dobry, tak powiedziała pani. Jak pani chce, to jak państwo chcecie, to mogę cofnąć, żeby nie było wątpliwości. Pani sędzia Batko, proszę bardzo. Proszę państwa, my tutaj z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości współpracujemy także z organizacjami międzynarodowymi. Przekazujemy dane między innymi do tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości, to jest Justice Scoreboard, a także do CPR-a i muszę powiedzieć, że z obu tych narzędzi wynika, że mediacja w Polsce i rozwój mediacji na tle innych krajów jest naprawdę, stan mediacji w Polsce jest bardzo dobry. Coraz częściej sędziowie kierują sprawy do mediacji, coraz częściej ugody, w których te sprawy są kierowane do mediacji, są zawierane, a następnie. Słuchajcie, ugody są zawierane. Za chwilę ta sama kobieta, która jest sędzią, będzie plotła, że to jest największy powód kwestionowania w ogóle jakości pracy mediatorów, co będą się buntować nawet mediatorzy, ale pani jest zadowolona. Następnie wykonywane. Jeżeli chodzi o wskaźnik mediacji, czyli odsetek spraw skierowanych do mediacji w stosunku do wszystkich spraw wpływających do sądów, w których to sprawach mediacja może być zastosowana, a więc o wskaźnik mediacji wobec spraw mediowalnych, ponieważ nie są to wszystkie sprawy, które wpływają, tylko sprawy, które mogą być skierowane. Obecnie pomimo stanu pandemii wynosi on około 1,5% i cieszy nas ten wzrost niezmiennie. Słuchajcie państwo, to jest takie kłamstwo, że aż szkoda gadać. Prawie 18 milionów spraw. Odejmijmy 2600, które są notarialne, które są związane z księgami wieczystymi. Niech to będzie nawet 3 miliony, 14 milionów. 1% z 14 milionów to jest ile? Proszę mi powiedzieć. 140 tysięcy, tak? A nie mamy 1/10 tego. To kto kłamie?
Żaden 1%, nawet 0,1% to nie jest. Ale pani sobie wymyśliła, że sobie wybierze jakiś rodzaj spraw, część tylko spraw, które nie wiem według jakiego klucza. Otóż to jest zwykłe, proste kłamstwo. Jak chcecie, proszę sobie sprawdzić statystyki. Ponad 17 milionów spraw. Z tego 1% to nie jest 14 tysięcy, nawet gdyby uznać, że to jest prawda. To jest 10 razy tyle. Zadziwia mnie to, że sędzia, urzędnik ministerialny, może tak zwyczajnie, bez żadnego cienia kłamać, a my wszyscy to przyjmujemy jak głuptasy. I ten pan z Opus Dei, który piastuje stanowisko wiceministra sprawiedliwości, kolega pana Ziobry. Nie mogę uwierzyć, że żyje w takich czasach. Jednym z takich obszarów to był brak zaufania do mediatora, brak informacji o profesjonalnych mediatorach. Często było tak, że jedna źle przeprowadzona mediacja psuła obraz mediacji w oczach potencjalnych klientów, w oczach pełnomocników, dzielili się oni tymi informacjami. Zdarzało się tak, że z akta były wysyłane do mediatorów, z list stałych mediatorów. Okazywało się, że ten mediator nie prowadzi mediacji, zmienił miejsce zamieszkania, zrezygnował w ogóle z tego zajęcia, nie poinformowawszy prezesa sądu. Nie muszę przypominać, że jest świetnie, prawda? Na arenie europejskiej to my, kurka, jesteśmy chyba najlepsi w ogóle. Te wszystkie okoliczności, to wszystkie właśnie obszary źle funkcjonujące skłoniły nas do tego, żeby podjąć pracę nad stworzeniem Krajowego Rejestru Mediatorów. Słuchajcie, krótko mówiąc, jest wniosek taki. Jest wszystko cudownie, a w związku z tym, że jest absolutnie fatalnie, to 12 milionów poszło do kieszeni kilku osób. Po prostu bosko. Gratuluję pani sędzio. Gratuluję. Jako przedstawiciel lidera projektu Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawię założenia projektu, głównie zadania lidera oraz harmonogram ich realizacji. Mamy nadzieję, że... No tak, rejestr mediatorów, milowy krok. Milowy krok, tak. Czyli ci, którzy nie mają tym bladego pojęcia, ale są łasi na pieniądze, będą szli w kierunku profesjonalizacji. Proszę Państwa, co to jest profesjonalizacja? Profesjonalizacja opiera się na dwóch rzeczach. Na uzyskaniu kompetencji, które związane są z wiedzą, umiejętnością i nawykiem po arystotelesowsku, jak również na tym, że ludzie zarabiają na tym pieniądze. Otóż zapewniam, proszę mnie rozliczyć z tych słów. Po raz kolejny jestem jak prorok na tym rynku. Jak ta banda zakończy swoją karierę w sierpniu 2023 roku, trzeba będzie wszystko zaczynać od nowa, będzie jeszcze gorzej. Dlatego, że grupa wyślinionych gości, którzy uczestniczyć będą w darmowych szkoleniach, za które zarobi mała grupa ogromne fortuny, będzie nakręcała się przeciwko sędziom, będą straszne konflikty. Oni będą się awanturowali, że są najlepsi, przynajmniej jak Kuba Świtluk. Będą opowiadać, taki Kuba Świtluków będzie mieli miliony, prawda? No przepraszam, 1000 będziemy ich mieli. No dobra, przepraszam, nie chcę być tak surowy dla nich. Setka niech będzie. To nam wystarczy. Na razie jeden Kuba na rynku to już jest po prostu niezły kabaret, a co dopiero jak ich będzie setka. I oni wszyscy będą przekonani, że są absolutnie najlepsi. A niestety będą ukształtowani według złych nawyków, nie będą mieli żadnych kompetencji, bo podstawą jest nauczenie ludzi kompetencji, czyli procedury. A ci ludzie jej nie znają, oni ją wręcz odrzucają. O czym mamy mówić? Ramy jakieś? Zintegrowany system kwalifikacji, kompetencje, profesjonalizm? I jeszcze milowy krok? Panie Smalcze, że niech pan nie żartuje. Zapraszam z powrotem, niech pan wróci do środowiska narodowców i będzie tam pan lepiej postrzegany niż na rynku mediacji. Po ukończeniu projektu znajdziemy się w nowej rzeczywistości mediacyjnej i wszyscy skorzystamy z jej efektu. Naszym głównym celem i oczekiwaniem jest profesjonalizacja zawodu mediatora w Polsce, a w konsekwencji zwiększenie liczby spraw kierowanych do mediacji. Przy powstaniu projektu ogromne znaczenie miał raport dotyczący stanu mediacji w Polsce. Badano tam przyczyny ciągle zbyt niskiej liczby spraw kierowanych do mediacji. Jak jedną z barier wskazano niską, według respondentów, jakość usług świadczonych przez mediatorów. Mam nadzieję, że... Przypominam Państwu, że jest po prostu świetnie. Pani sędzia Batko mówi, że jest cudownie, a Pan mówi, że niska jakość. ...zwany projekt odpowie na potrzeby zgłaszane przez sędziów, pełnomocników, a także samych mediatorów. Profesjonalizacja zawodu mediatora, a w szczególności moduł szkoleniowy, będzie odpowiedzią na potrzeby zgłoszone w trakcie badania. Katolicki Uniwersytet Lubelski już w 2017 roku się sprofesjonalizował, już nam dał wszystkie profesjonalne narzędzia. Teraz dostał kolejne pieniądze. Tu profesjonalizm, pieniądze, tak? A tu
Powstanie fiszki projektu, przed powstaniem fiszki projektu rozmawialiśmy z sędziami koordynatorami do spraw mediacji, członkami Rady HDR, pełnomocnikami, a także samymi mediatorami. Czy nie dziwi Państwa, że nie rozmawiali z żadną organizacją mediatorów? To po prostu piękne. Którzy na bieżąco zgłaszają swoje pomysły. Wszyscy twierdzili, że obecnie funkcjonujące listy stałych mediatorów nie są idealnym rozwiązaniem. Czy Wy to słyszycie? Wszyscy. Wszyscy, mówi Pan z Ministerstwa Narodowiec, twierdzą, że listy nie są dobrym rozwiązaniem. Ale wszyscy w 2012, 13, 14, 15 roku dzielnie brali pieniądze za to, żeby rozwalić ten rynek i od 1 stycznia 2016 zrobić listy mediatorów stałych, czyli odebrać organizacjom jakikolwiek wpływ na cokolwiek. A teraz wszyscy twierdzą, że listy to nie były dobrym pomysłem. A teraz wszyscy twierdzą, że oni sprofesjonalizują. Cel szczegółowy, poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. Jaki jest okres realizacji projektu? To rozpoczyna się od września 2020 roku do sierpnia 2023 roku. Natomiast działanie w projekcie to przeprowadzenie prac analitycznych dotyczących potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu. Czyli tak, na razie mamy ten pierwszy bolesny okres między czerwcem, kiedy już pieniążki mają, te 12 milionów już się rozchodzą pomiędzy ludźmi, do września już sobie koncepcję przygotowali, teraz sobie przygotowali konferencję, która wczoraj się odbyła i pokazują nam, co nam będą robić, jak dobrze będą nam robić przez najbliższe 2 lata. No posłuchaj. Przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac analitycznych, przeprowadzenie prac legislacyjnych, przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych zarówno w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji, jak i w zakresie e-mediacji. Przeprowadzenie działań informacyjnych oraz przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego Krajowy Rejestr Mediatorów. Dobrze, czyli teraz tak. Badania będą robili, bo nic nie wiedzą na temat rynku. Od 2012 roku te 50 bani, które poszły, to w ogóle nic nie wiedzą na temat rynku. Zrobi to oczywiście Katolicki Uniwersytet Lubelski, bo to jest główny analityk w Polsce. Szkolenia zrobią oczywiście. Zintegrowany system kwalifikacji Fundacja VCC. Jedyna, która ma, jeśli chodzi o mediacje gospodarcze, to jest projekt na mediacje gospodarcze Monopol z panią Mirończuk. Zrobią nam jeszcze, a oczywiście, żebyśmy byli zadowoleni, to nie tylko będzie zintegrowany system, to również będzie mediacja online. Pani Małgorzata Miszkin-Wojciechowska będzie nas uczyła, jak się prowadzi mediację online, chociaż nie ma na ten temat żadnego pojęcia, bo opowiada o perspektywie prawniczej, a nie o perspektywie mediacji robionej online. Nie ma na ten temat bladego pojęcia. Jak do tego jeszcze dołoży jej wyobrażenia na temat arbitrażu, to już w ogóle mamy klęskę. Celem głównym projektu jest natomiast profesjonalizacja zawodu mediatora poprzez utworzenie Krajowego Rejestru Mediatorów oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji, a także podniesienie wiedzy o e-mediacji oraz możliwości wykorzystania ich w sporach gospodarczych i pracowniczych. Działania realizowane w projekcie skierowane są do obywateli zainteresowanych skorzystaniem z postępowania mediacyjnego, organów wymiaru sprawiedliwości, rozbierających prawo do mediacji, mediatorów, a także osób, które chcą uzyskać uprawnienia mediacyjne. Projekt realizowany jest w partnerstwie i stanowi pewnego rodzaju kontynuację poprzedniego projektu mediacyjnego, o którym mówiła dzisiaj pani dyrektor Aleksandra Siemianowska w trakcie swojego wystąpienia. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Centralnym Instytutem Analiz Polityczno-Prawnych, Konfederacją Lewicy, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza. Naprawdę nie zgrzyta Wam w zębach ta polityczna konstrukcja i religijna. Ten balonik, to na końcu go przebijemy. Przechodząc do omówienia systemu Krajowego Rejestru Mediatorów, chciałem omówić podstawowe funkcje systemu, jakie przewiduje. Przede wszystkim funkcja informacyjna. Rejestr stanowi będzie powszechnie dostępną bazę osób wykonujących zawód mediatora oraz funkcję legalizacyjną. Fakt wpisania mediatora do rejestru będzie potwierdzeniem posiadania przez niego kwalifikacji wymaganych przepisami prawa upoważniających do prowadzenia mediacji w określonych rodzajach prawa. W założeniach dostęp do rejestru będzie możliwy na 2 poziomach. W poziomie podstawowym, dostępny dla wszystkich obywateli za pomocą dedykowanej strony internetowej. Na tym poziomie udostępnione będą podstawowe informacje pozwalające na wyszukanie i kontakt z mediatorem zajmującym się mediacją w konkretnej sprawie. W poziomie pełnym, przeznaczonym dla sędziów i urzędników sądowych,
za pomocą dedykowanej strony internetowej przy wykorzystaniu udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości loginu i hasła. Na tym poziomie udostępniono wszystkie informacje na temat mediatorów umieszczonych w rejestrze. W samym rejestrze powinny znajdować się takie informacje jak imię i nazwisko mediatora, numer legitymacji mediatora, przynależność do ośrodka mediacyjnego bądź informacja o jego braku, rodzaj prowadzonych mediacji, specjalizacja, data rozzyskania poprawień mediacyjnych, aktualny status działalności, akty były zawieszone, obszar działalności mediatora, na przykład województwo mazowieckie, posiadane wykształcenie bądź szkolenie w kierunku mediacyjnym, uzyskane certyfikaty bądź inne zaświadczenie w zakresie mediacji, możliwość prowadzenia mediacji online, możliwość udziału w spotkaniu informacyjnym, a także konta. Rozumiecie Państwo, to jest po prostu dokładnie taka sama baza, jaka ta, która funkcjonuje do tej pory, ale te pieniądze to warto wydać, w związku z tym musi być jakiś do tego pretekst. Mało tego, pani dyrektor Batko mówi o tym, że procedura zostanie taka sama, czyli będą wnioski do prezesa Sądu Okręgowego, w związku z tym naprawdę kasiorka idzie i płynie radośnie. Jak będzie wyglądała procedura wpisu do rejestru? Wpis odbywać się będzie na wniosek osoby zainteresowanej. Po złożeniu wniosku przez mediatora nastąpi jego sprawdzenie pod względem formalnym i merytorycznym. Na tym etapie następować będzie ocena, czy osoba ubiegająca się o wpis do KRM posiada wymagane prawo kwalifikacji. Pozytywna weryfikacja wniosku skutkować będzie wpisem do Krajowego Rejestru Mediatorów oraz wydaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości legitymacji mediatora. Co ważne, po uruchomieniu systemu na osobach wpisanych do KRM ciążyć będzie obowiązek zgłoszenia każdorazowej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, jak również informowanie o zawieszeniu, zakończeniu wykonywania działalności mediatora. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania unikniemy przechowania w systemie tzw. martwych dusz, czyli mediatorów, którzy nie prowadzą mediacji, a nie zawiesili swojej działalności. Ha, 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 panie narodowcu, niech pan się puknie w głowę. Otóż będzie tak, jak funkcjonuje do tej pory. Skończą się studia podyplomowe na uczelni, która zapłaci wam wziątek dla Fundacji VCC i pani Mirończuk, to wszyscy absolwenci wpiszą się na listę mediatorów, po czym się okaże, że nic nie umieją, nikt nie będzie korzystał z ich usług, a jeśli ktoś spróbuje skorzystać, to te osoby nie będą w żaden sposób dyspozycyjne. W związku z tym będzie dokładnie ten sam efekt, żadnej odmiany. Spuchnie wam ta lista i zapewniam pana, że nikt z mądrych ludzi do takiego Krajowego Rejestru Mediatorów, a tym bardziej z zygzakiem ZZ pana Ziobry, się nie wpisze. Mówi o tym Maciek Tański, mówi tego Bartek Poświadowski pomimo jego haniebnej przeszłości i mówię to ja. I na pewno nie będę nikogo namawiał do tego, żeby w tak profesjonalnym gronie się znajdowali. Bo jeżeli dyma się ludzi i zaprasza się ich na szkolenia, ktoś bierze od nich pieniądze i ich niczego nie nauczy, a potem bezkrytycznie wydaje im dokumenty, chcę z tym pan powiedzieć, że jak będzie walidacja i Uniwersytet Warszawski będzie walidował tych uczonych, nieporadnych ludzi przez równie albo jeszcze bardziej nieporadnych wykładowców, bo to uczelnia, Uniwersytet Warszawski stwierdzi, że te osoby to one są przygotowane, a nadto będą ograniczać jakoś, będą osoby, które nie zdadzą tego egzaminu, chce mi tak pan powiedzieć? Zapłacono 12 tysięcy i każdy na tym zarobił, wszyscy wydymali się wzajemnie, a najbardziej ten, który jest na dole, a jeszcze najbardziej to Unia Europejska. I chce mi pan powiedzieć, że ktokolwiek z tych ludzi, którzy za pieniądze unijne odbędzie to trefne szkolenie, to on nie zostanie wpisany? Że na Uniwersytecie Warszawskim znajdzie się jakiś mądry człowiek, który by naprawdę to zweryfikował? Niech pan się puknie w głowę. Kompletna iluzja i zwykłe, proste złodziejstwo. Nie można tego nazywać inaczej. Bawcie się tak dalej. Mam nadzieję, że następna ekipa polityczna was z tego rozliczy, a wszystkich kolaborantów tego systemu, którzy rozwalają właśnie rynek mediacji, uważam też, będzie należało odstawić na boczny tor. I nigdy więcej was na rynku mediacji. Kwestia wpisu mediatorów do rejestru była już przedmiotem wielu pytań, na które odpowiadaliśmy. Dzisiaj chcę podkreślić jedno, że utworzenie systemu nie będzie miało wpływu na dotychczas posiadanie poprawienia przez mediatorów. Czy ja mówiłem coś innego? 12 baniek dają na tworzenie nowego systemu i mówi się, że nie będzie miał żadnego wpływu. Panie Smalcerz, będzie miał wpływ. Będzie gorzej. Bo będzie więcej absolwentów, więcej tych, którzy się wzajemnie dymają i wszyscy, więcej tych, którzy udają i którzy domagają się, żeby wyłożone pieniądze na ich kształcenie przyniosły jakiś efekt. Jak skończy się ten system finansowania, weźmiecie kolejne pieniądze albo raczej my zrobimy wszystko, żebyście już ani złotówki nie dostali. Mało tego, nie będzie was już w ministerstwie w sierpniu 2023 roku, chyba że się mylę, trudno. Dyktatura Franco i Salazara też trwała długo.
Nadzieje jednak są o wiele dłuższe. Wiara, nadzieja, miłość, proszę pana, oto religijne wskazania. Ja mówię o korzyści projektu. Zakłada się, że realizacja projektu przyczyni się finalnie do m.in. następujących korzyści. Zwiększenia dostępności do profesjonalnie przeszkolonych mediatorów, upowszechnienia mediacji, w tym e-mediacji, jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów. Uwaga, więc tak, zostanie zwiększony dostęp. Znaczy, będzie więcej ludzi, z których więcej będzie niekompetentnych i pan twierdzi, że będzie większy dostęp. No, niech się pan puknie w głowę. E-mediacja, mrzonka. Żaden wielki dostęp. Będą ludzie tak naprawdę szukali tylko ludzi kompetentnych. Będą szukali konkretnych osób z konkretnych organizacji, a nie żaden wasz reżimowy KRM. Ułatwienie nadzoru nad listami mediatorów i ośrodków mediacyjnych. Nadzoru? Co chcecie zrobić tym mediatorom? Musielibyście zmienić ustawę i wprowadzić odpowiedzialność. Drodzy państwo, mediator nie ponosi żadnej odpowiedzialności do tego stopnia, że jeden z radców prawnych wygrał proces. Jak mu państwo próbowaliście odmówić PiS-u na listę w momencie, gdy on nie posiadał kompetencji? Dlatego, że nie zostały ustawowo określone obowiązki mediatora. No to skoro nie zostały określone, to nie można mediatora rozliczać z tego, że ich nie dopełnia. To jest proste. Trzeba mieć odrobinę oleju w głowie. Prawo to spójność wywodu, kultura pojęciowa. Za czasów Republiki Rzymskiej było to oczywiste. I za czasów kompetencji na rynku kształcenia prawników również. Takich mamy prawników, takiego mamy ustawodawcę, taki mamy reżim, takiego mamy Zbigniewa Ziobro. Prawo. Wzrostu znaczenia mediacji jako instytucji zaufania publicznego, poprawy dostępności i otwartości wymiaru sprawiedliwości. A już zaufaniem społecznym to proszę sobie buzi nie wycierać. I dostępności do wymiaru sprawiedliwości też nie. Bo tych spraw będzie jeszcze więcej za chwilę, bo mediacje niczego nie rozwiążą. Profesjonalizacji zawodu mediatora, podniesienie jakości postępowań mediacyjnych, eliminacji dóbr kompetencyjnych dotychczasowego szkolenia mediatorów i zmniejszenia wpływu spraw do sądu. Drogi panie, kierowniku projektu, największą patologią jesteście wy sami. Byłoby dobrze, gdybyście nie robili nic, a wy tak naprawdę niszczycie wiarę w cokolwiek. Chciałbym w tym miejscu przybliżyć także kwestie dotyczące architektury systemu oraz związany z tym harmonogram działań. Budowa systemu zakłada współpracę z bardzo dużą ilością systemów zarówno wewnętrznych, te, które już są w Ministerstwie Sprawiedliwości, jak i zewnętrznych. Sama budowa systemu zakłada budowę w formie modułowej, co pozwoli na jego łatwą, ewentualną rozbudowę o kolejne moduły i funkcje. Dobra, okej. Okay. Teraz jest taka sytuacja. Ministerstwo będzie robiło system i mówi o tym, że zintegruje różne systemy. To jest chwalebne. Ale proszę mi najpierw powiedzieć, a gdzie jest te 150 tysięcy, które dostał Lewiatan na stworzenie systemu? Gdzie jest ten system? Gdzie jest ten system? I państwo będziecie teraz integrować systemy sądowe i do tego doklejać mediatorów i sędziowie będą kierować do tych mediatorów, będą kierować sprawy do mediacji. W tym systemie będą udostępniać również akta spraw, tak? W porządku. Jeśli tak będzie, to znaczy, że tych, którzy są kompetentni, a są poza systemem, będziecie się dyskryminować. A zapewniam, że nikt mądry do takiego systemu nie będzie się dopisywał. Zakładamy możliwość uwierzytelnienia. I jeszcze jedno. Nie jestem pewny też, czy sędzia będzie ufał na tyle systemowi, że będzie chciał z niego korzystać, bo szybko się przekona, że w tym systemie nie ma osób, które są kompetentne. Co najwyżej może, jak sobie znajdzie, wychowa mediatora, to będzie dobrze. I tutaj w ten dobry duch pani sędzi Olimpii Barańskiej wierzę. Pani sędzia prawdopodobnie, mając to, powiedziałbym, otoczenie mediacyjne, któremu ufa, być może w tym systemie się znajdzie, wielu sędziów też, ale wielu się szybko zniechęci. ...i logowania za pośrednictwem profilu zaufanego. Sam system będzie też przewidywał możliwość przesyłania dokumentacji do sądu, co znacząco powinno usprawnić komunikację na linii sąd-mediator. Jakie będą poszczególne etapy realizacji zadania? Od września 2020 roku do grudnia 2021 roku będzie trwała analiza biznesowa projektu, a także zostanie zaplanowana i przeprowadzona procedura zamówienia publicznego, w którym zostanie wybrany wykonawca zewnętrzny. Od grudnia 2021 roku do sierpnia 2023 roku wykonawca będzie prowadził pracę, podczas których w poszczególnych etapach realizacji projektu będzie prowadzona faza testowania. Drodzy państwo, nie chcecie wiedzieć, ile zarobią każdy z tych ludzi pensyjki miesięcznej, a oni do końca przyszłego roku będą robić analizę biznesową projektu i procedury zamówień publicznych, rozumiecie? A każdy weźmie z tego ogromną kasę. A potem będą mieć fazę testowania, słuchajcie, przez półtorej roku i wdrożenie systemu odbiór końcowy. Już dawno was wyłożą.
Już dawno to wszystko pójdzie do kosza, jak ktoś za to zabra. 2023 rok zwolnienia z obsługi administracyjnej systemu dla pracowników ministerstwa i okres rejestracji użytkowników wewnątrz systemu, czyli po prostu system. Drodzy Państwo, naprawdę jak ten chłopiec, który zweryfikował ministra zdrowia w kwestiach liczebności zachorowań, po prostu ukrywali te dane i wystarczyło, że przed student zrobił prostą aplikację. On by Wam to zrobił za 5 tysięcy. A wy kradniecie 12 milionów z funduszy unijnych. Wdrożenia i odbiór końcowy system. Będą także prowadzone w 2023 roku szkolenia z obsługi administracyjnej systemu dla pracowników ministerstwa oraz administracji sądowej, a także pod koniec marca 2023 roku prowadzona będzie rejestracja użytkowników i zostanie przeprowadzony test pod kątem cyberbezpieczeństwa. Uruchomienie systemu przewidujemy na koniec sierpnia 2023 roku. Pragnę teraz przybliżyć etapy budowy samego systemu. Rejestr będzie musiał być dedykowany na stronę korzystania z domeny gov. Tak. Wygląd strony będzie zaprojektowany w modelu user-friendly, zapewniający prostą obsługę dla zwykłych użytkowników, jak i też osób z niepełnosprawnościami. Na samej stronie będą także zamieszczone aktualne akty prawne w zakresie mediacji, a także podstawowe informacje o mediacji. Ważnym elementem realizacji projektu są prace legislacyjne. Tak swoją drogą, to na WordPressie byłoby taniej, wie pan? Zobaczmy teraz to z legislacji. Projektu wymaga przeprowadzenia prac legislacyjnych, które swoim zakresem obejmują m.in. likwidację list stałych mediatorów prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia stałych mediatorów, zmianę ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, a ponadto stworzona zostanie podstawa prawna dla funkcjonowania Krajowego Rejestru Mediatorów. Przewidziane projektem prace legislacyjne obejmą również zmiany obowiązujących przepisów m.in. kodeksu postępowania cywilnego oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku regulamin urzędowania sądów powszechnych. Konieczne prace legislacyjne zostaną przeprowadzone w ścisłej współpracy z pracownikami Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego, Departamentu Nadzoru Administracyjnego, Departamentu Legislacyjnego Ustroju Sądów w Ministerstwie Sprawiedliwości. Powyższe zadania zostanie wykonane w całości z wykorzystaniem zasobów kadrowych Ministerstwa Sprawiedliwości przy wsparciu interesariuszy. Już w tym miejscu, proszę Państwa, zapraszam do pomocy w tym obszarze. No mam taką nadzieję, bo wie Pan, nie dostanie Pan pomocy od nikogo z przyzwoitych ludzi. A oczywiście kolaboranci reżimu niech współpracują z Panem Zbigniewem Ziobro. Natomiast proszę się liczyć z tym, że jak to zrobicie, to następna ekipa, sam będę ją namawiał do tego, żeby to wyrzuciła do kosza. Jakie będą etapy realizacji powyższego zadania? Pierwszym etapem zadania jest przede wszystkim analiza przepisów. Tym zajmie się Zespół do Spraw Legislacji w okresie od września 2020 roku do grudnia 2021 roku. Po dokonaniu przeglądu przepisów zespół od grudnia 2021 roku do drugiego kwartału 2023 będzie pracował nad nowym kształtem aktów prawnych. Prace nad drugimi przepisami skupią się nad podstawami prawnymi do utworzenia systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Mediatorów. Przewidujemy tu szerokie konsultacje z interesariuszami. Istotne jest, aby uzyskać jak najwięcej informacji zarówno z ankiet, jak i z samych konsultacji, by osiągnąć pełną funkcjonalność systemu. Mam nadzieję, że przy realizacji powyższego zadania uzyskamy także wsparcie od członków Społecznej Rady do spraw alternatywnych metod rozwiązywania sporów, jak i sędziów koordynatorów do spraw mediacji i sądów. To zapraszam, proszę skorzystać z pani Izy Zajączkowskiej. Ona wie, jak się rozwiązuje problemy, jak się wyrzuca ludzi ze spotkań, jak się stosuje agresję, nie stosuje do zaleceń policji, jak się wyrzuca sędziów ze spotkań. To jest znakomita postać w Społecznej Radzie Świetlana z panem Zbigniewem Ziobro, Walc Wiedeński. Okręgowych, którzy są również przedstawicielem państwa głosu. Po zakończeniu prac wewnątrz ministerstwa nad projektem musi on jeszcze przejść całą drogę legislacyjną i także na tym etapie przewidujemy konsultacje. W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę, W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na skład zespołu projektowego, który składa się z ponad 20 osób i będzie odpowiedzialny ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości nad realizacją prac talentów w projekcie, także zadania partnerów w zakresie merytorycznym. Na zakończenie chciałbym omówić pokrótce kamienie milowe projektu, czyli najważniejsze etapy realizacji projektu. Będą nimi
takie działania jak przeprowadzenie prac analitycznych dotyczących potrzeb społecznych związanych z realizacją projektu, przeprowadzenie prac legislacyjnych, wdrożenie systemu informatycznego Krajowy Rejestr Mediatorów, przeprowadzenie cyklu szkoleń mediacyjnych z zakresu e-mediacji oraz mediacji w sporach pracowniczych oraz przeprowadzenie działań informacyjnych. Proszę pana, jak pani Miszki będzie mnie szkoliła, uczyła mediacji, e-mediacji, to lecę na skrzydłach. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz pragnę podkreślić, że w trakcie realizacji projektu liczymy także na zaangażowanie i pomoc z Państwa strony. Bardzo dziękuję za uwagi złożone do tej pory i wypełnione ankiety. Każdy głos w tej dyskusji jest dla nas ważny, ponieważ praca tego wymaga. No tak, najbardziej oczekiwany po to, żeby pan minister wyśmiał tych, którzy mają zdanie i którzy są niezgodni z jego myśleniem na temat media. Dziękuję bardzo za wszystkie uwagi, za wszystkie komentarze, które pojawiały się w trakcie. Większość z nich jest dla nas bardzo wartościowych, ma ten głęboki sens. Niektóre może tego sensu nie mają również. Żebyśmy mniej się wspierali, można by powiedzieć, w takim tym klasycznym trybie edukacyjnym, ale myślę, że też do podjęcia i do zrobienia.